Myślę, że to jakby same prace nam to w najbardziej dosłowny sposób unaoczniają. Nie mogę tylko pojąć, jak to jest, że tak łagodny, dobrotliwy człowiek jak Andrzej miał tyle surowego oka dla rzeczywistości. Gdzieś ta przenikliwość jego wielka. Myślę, że też kryzys, ale też wyczulenie na groteskę, jakąś ironię, czy może niezgoda na pewne zjawiska powodowało, że wybierał tak wyjątkowe momenty, że te jego obrazy są takie ostre, takie celne. Myślę, że Stanisław Barea patrzyłby na tę wystawę z wielkim zrozumieniem. Czułby, że gdzieś mają podobny sposób podkreślania absurdalności rzeczywistości. Także Andrzej jest naszym mistrzem, tak go należy traktować. Uczymy o nim w Szkole Fotografii od lat. Cieszymy się tym, że wciąż ten dorobek wyjmuje z archiwum nowe rzeczy, które wciąż na nowo cieszą. Także gratuluję Andrzeju tej wystawy. Cieszę się z tego, że ona się u nas znalazła. Myślę, że musiała się tutaj znaleźć. Jest ona cząstką tego, co widzieliśmy w Bielsku. To była ogromna, bardzo monumentalna forma. Tym niemniej jednak także w tych naszych najśmielniejszych wnętrzach myślę, że znalazła odpowiednią przestrzeń i to zainteresowanie wizji będzie dłużej zasłużone. Także dziękujemy bardzo za Twoją obecność. Życzymy wspaniałych kolejnych lat. Zadbaj o to swoje archiwum, żeby ono było dobrze opisane i zadbane, żeby mogło cieszyć potem jeszcze wiele, wiele lat. No i wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Joli za życzliwe słowa i takie ciepłe, to przede wszystkim dziękuję Wam, że przyszliście. To dla mnie wzruszający moment. Zobaczyłem tylu przyjaciół z tamtych, że aż mi się było z Wami, jak słyszycie. Natomiast mi się przypomniała jedna rzecz w tej chwili, do której będę próbował nawiązać. Otóż ileś lat temu z tego miejsca otwierałem wystawę Krzysia Baryńskiego. Sławka Baryńskiego. I jak go poprosiłem, żeby zabrał głos, to Sławek powiedział: ja jestem fotografem i wypowiadam się przy pomocy zdjęć. Więc właściwie ja powinienem powiedzieć to samo, ale spróbuję jeszcze parę rzeczy dodać. Ta wystawa i to wnętrze ma dla mnie duże znaczenie sentymentalne. Otóż w sali zielonej, tam gdzie wiszą zdjęcia z meczu Polska-Anglia. W 1976 roku wisiała nasza wystawa zrobiona z tego meczu przez trzech ludzi. Przez Krzyśka Barańskiego, który fotografował kibiców angielskich. Przez Fidusa, który gdzieś to kręcił, który się schował, bo jest malutki. Który fotografował. Który fotografował sport, znaczy sport, boisko. No i mnie, który fotografował kibiców i teraz wiszą w tym samym miejscu. Co dla mnie jest właśnie takie. Tak. Szczególnie ważne. 43? Jak ten czas leci? Tak, leci. Natomiast, tak jak Jola powiedziała, to jest wybór z tej takiej dużej retrospekcji, którą miałem w Bielsku w 2014 roku. I to była naprawdę retrospektywna wystawa od końcówki lat 50. do końca wieku, a nawet tam z XXI wieku coś. I tutaj po lewej stronie wiszą też dwa bardzo ważne dla mnie zdjęcia z
wprawdzie z końcówki 60-tych lat, ale one mi jak gdyby otworzyły drogę do tej fotografii. Bo to jeszcze jedną rzecz, żeby was nie zanudzić, powiem. Ja działaczem fotograficznym byłem od początku, od Olsztyna w Towarzystwie Fotograficznym, nawet prezesem tam byłem. I postanowiłem się dostać do związku. Zrobiłem sobie takie portfolio i chciałem to komuś pokazać, żeby po prostu jakby zweryfikować. I no nie znałem ludzi w Warszawie, ale akurat w tym czasie Sławek Biegański dostał nagrodę jako pierwszą na konkursie fotografii prasowej za spotkanie z posłem. Niektórzy z was być może pamiętają to. No i ja pojechałem do Sławka, żeby to obejrzeć. I on obejrzał to i powiedział tak: proszę pana, takimi zdjęciami się ludzie dostają i pan by się pewnie dostał. Ale powiem panu, z brzucha. Powiem panu, ja bym się wstydził. Ma pan tutaj świetne zdjęcia, które świadczą o tym, że może pan fotografować inaczej. I pokazał mi te dwa zdjęcia, które właśnie mu przywiozłem. I wziąłem to sobie do serca. I rzeczywiście, no, dostałem się do związku po 10 latach. I Sławek był wtedy, to się nie nazywała komisja, a rada artystyczna.